Ostatni miesiąc roku w Teatrze Zagłębia jak zwykle będzie ciekawy. Zróżnicowany repertuar, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie oraz sylwestrowa propozycja, która od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Oprócz tego szereg atrakcji i wydarzeń, które potwierdzą udany rok w jednym z najstarszych teatrów w Polsce. W grudniu organizujemy wydarzenie z obszaru pedagogiki teatru, które polega na organizacji takiego panelu dyskusyjnego dla nauczycieli, dla pedagogów, dla instruktorów czy osób prowadzących zajęcia z dziećmi wokół naszego przedstawienia Wróg, instrukcja obsługi. To jest spektakl, który reżyserowała Justyna Sobczyk, który opowiada o przełamywaniu wrogości, o takiej umiejętności szukania porozumienia i dążenia do zgody. Ten panel dyskusyjny, który organizujemy, będzie właśnie poświęcony temu, w jaki sposób z dziećmi pracować na podstawie, na przykładzie tego spektaklu. Organizujemy go wspólnie z ośrodkiem METIS w Katowicach i z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu. Następnie 16 grudnia, jak co roku, zapraszamy naszych widzów na kolędowanie wspólnie z aktorami. To kolędowanie będzie połączone z akcją charytatywną na rzecz Sosnowieckiego Hospicjum. 16 grudnia, godzina 12, będzie okazja, żeby pośpiewać najbardziej znane i lubiane kolędy i pastorałki wspólnie z aktorami Teatru Zagłębia. Tegorocznego Sylwestra również chcemy spędzić z naszymi widzami i wspólnie ten rok zakończyć. Przygotowujemy przedstawienie Horror Show w reżyserii naszego dyrektora artystycznego Jacka Jabrzyka. I to będzie taka opowieść z jednej strony o tym, czego się boimy, ale w zabawnej konwencji, trochę jak to właśnie horror, który służy oswajaniu naszych lęków, ale taki połączony ze śmiechem, który właśnie też bardzo jakby sprzyja tej strategii i też pozwala nam przepracować pewne tematy w takiej bardzo bezpiecznej i zabawnej formule. Do Sylwestra zostało jeszcze trochę czasu, ale niech to Państwa nie zwiedzie. Zazwyczaj jest tak, że ta propozycja teatru szybko się wyprzedaje. Dlatego też na początku roku można będzie skorzystać z powtórek, czyli tak zwanego Sylwestra na bis. Ale nie samym Sylwestrem jednak teatr żyje, więc warto skorzystać z którejś z grudniowych propozycji.